Dobrze, to będziemy zaczynać. Witamy wszystkich Państwa. Jest to kolejny wykład z serii Zapytaj Fizyka. Dzisiaj wygłoszony będzie przez naszą gościnię, profesor Annę Lipniacką, która jest profesorem na Uniwersytecie w Bergen. Natomiast ma też przeróżne związki z naszym wydziałem. Tutaj studiowała i robiła doktorat. Teraz też współpracuje w ramach takiego projektu naukowego, który też z tym wykładem w jakiś sposób jest powiązany, jeśli się nie mylę. W swojej karierze pracowała w wielu miejscach na świecie, między innymi w Sztokholmie, w CERN-ie pracuje. Tu widzę nawet taki dopisek o takiej współpracy, która nazywa się Atlas, właśnie w CERN-ie, także w Stanach Zjednoczonych i być może w jeszcze innych miejscach, które może jakoś w tym wykładzie przewiną. Tytuł wykładu to Wczesny Wszechświat w laboratorium, także bardzo dziękujemy za wizytę i przekazuję głos. Dziękuję bardzo i powiem tylko, skoro mówiliśmy o doktoracie, że moim promotorem był profesor Jan Królikowski, który tutaj przyszedł. Bardzo dziękuję za wizytę. Więc temat został mi zadany, Wczesny Wszechświat laboratorium, dlatego że nad tym tematem pracujemy, znaczy Uniwersytet Bergen, grupa, którą koordynuję, współpracuję z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z grupą teorii koordynowaną przez profesora Pokowskiego. Napisałam tutaj abstrakt mojego wykładu, który mieli Państwo czas przeczytać, jeżeli Państwo mieli na to ochotę, więc nie będę go czytać, tylko przejdę dalej do rzeczy i powiem, jaki jest mój plan na dzisiaj. Opowiem trochę o wszechświecie, jaki był kiedyś, jaki jest dziś. Potem przedstawię nasze laboratorium. Zrobię listę tajemnic wczesnego wszechświata, które mają wpływ na wszechświat dzisiaj, które chcielibyśmy wyjaśnić w laboratorium. I powiem troszeczkę o tym, jak patrzeć na zderzenia w laboratorium, żeby odwikłać tajemnicę wczesnego wszechświata. Więc podam tutaj trzy przykłady. Jak już wspomniano, tematyka, o której będę mówić, wiąże się z projektem, który mamy wspólnie Uniwersytet Bergen w Bergen i Uniwersytet Warszawski, zatytułowanym Understanding the Early Universe, Interplay of Theory and Collider Experiments. I mogą Państwo znaleźć więcej na ten temat na stronie tutaj. Wszechświat. Edwin Hubble, który pracował w Mount Wilson Observatory w Pasadenie w Kalifornii, ogłosił w 1924 roku, że światło, na przykład linie absorpcyjne różnych pierwiastków z galaktyk, które dochodzi do nas z galaktyk, jest przesunięte w kierunku czerwieni. Co to znaczy? Jak to można zinterpretować? Więc jeżeli to zinterpretujemy przy pomocy efektu Dopplera, efekt Dopplera mówi nam, że te same światło wysyłane przez obiekty, które się od nas oddalają z pewną prędkością, ma z naszego punktu widzenia dłuższą długość fali, czyli jak to mówimy, jest redshifted, jest przesunięte w kierunku czerwieni. To przesunięcie jest proporcjonalne do prędkości. To, co zaobserwował i zaobserwowano również, zostało zaobserwowane również później, to, że to przesunięcie w kierunku czerwieni jest proporcjonalne do odległości galaktyki od nas. Czyli im dalej są te galaktyki, tym bardziej ta sama linia tutaj absorpcyjna wapnia jest przesunięta w kierunku dłuższej długości fali. Jeżeli zinterpretujemy to jako efekt Dopplera, to stwierdzimy, że galaktyki oddalają się od nas z prędkością proporcjonalną do odległości. Tutaj na przykład mamy 800 megaparseków i 61 tysięcy kilometrów na sekundę. Czyli jak pomyślimy sobie
o powierzchni nadmuchiwanego balonu. Jest to podobnie obiekty, które są dalej, oddalają się od siebie z prędkością proporcjonalną do odległości. Jeżeli to zinterpretujemy rzeczywiście jako rozszerzającą się przestrzeń, to dojdziemy do wniosku, że wszechświat kiedyś powinien być mniejszy. Jak się okazuje, możemy sfotografować mały wszechświat i zostało to zrobione na różny sposób, ale Nagroda Nobla za to przysłała w 2006 roku dla Johna Mather i Georgia Smoot. Byli oni odpowiedzialni za eksperyment, za satelitę COBE, który zmierzył kształt widma promieniowania reliktowego, mikrofalowego we Wszechświecie oraz zmierzył po raz pierwszy anizotropię temperatury tego promieniowania. To znaczy, że nie jest ona dokładnie wszędzie taka sama, ale trochę się różni w zależności na to, w którą stronę się patrzy. Słowami, mówią te anizotropie, słowami noblistów, John Mather, I think of it as the accumulated trace of everything, czyli ślad wszystkiego, co oddziaływało z promieniowaniem we Wszechświecie. In human terms, it's like looking at an embryo that it's a few hours old. Dlaczego? Satelita, w którego konstrukcji oni uczestniczyli, to jest COBE, Cosmic Microwave, Cosmic Background Explorer, który został wysłany przez NASA w 1989 roku i zrobił pierwszy precyzyjny pomiar rozkładu długości fal tego promieniowania reliktowego mikrofalowego. Miał trzy różne detektory na pokładzie mierzące promieniowanie w różnych długościach fali. Już po 9 minutach udało się zrekonstruować najdokładniejsze w tym czasie widmo, charakterystyczny kształt widma ciała doskonale czarnego promieniowania, świetność w zależności od długości fali, z którego z tych ówczesnych danych można było dopasować pik tego widma i kształt również zależą od temperatury. Można było dopasować temperaturę promieniowania, która wynosi około 2,7 Kelwina, czyli około 3 Kelwinów. Jest to obecnie temperatura naszego Wszechświata. Co z tego wynika? Z punktu widzenia prostej fizyki, wszystkie przyspieszające albo spowalniające cząstki naładowane emitują promieniowanie. Gorące substancje, jak się coś tam włoży do pieca albo podgrzeje, świecą głównie dzięki tym termicznym elektronom, podgrzanym elektronom, które się ruszają. Promieniowanie ciała doskonale czarnego, mówimy o nim wtedy, kiedy jest równowaga pomiędzy wyemitowanym i absorbowanym promieniowaniem, co ciało doskonale czarne absorbuje, emituje tyle samo promieniowania. No ale musimy coś zaobserwować, więc tylko mała część wycieka, którą możemy zaobserwować. To jest dobre przybliżenie na przykład dla kuchenki. Tylko trochę wycieka i zobaczymy, możemy zmierzyć temperaturę dzięki temu. Dla gwiazd i dla Wszechświata. Więc po około 300 tysiącach lat, i to jest jeden promil wieku obecnego Wszechświata, temperatura Wszechświata spadła do około 3000 Kelwinów, co znaczy, że elektrony się zaczęły mniej szybko ruszać, atomy mogły się sformować. Od tego czasu materia we Wszechświecie jest głównie elektrycznie neutralna, czyli nie oddziałuje tak silnie z promieniowaniem. Czyli
ten obraz tego, co robiło promieniowanie wcześniej, jakby się zamroził. Promieniowanie propaguje się niezależnie od materii, czy po prostu się propaguje i się ochładza. Więc wszystko, co się działo wcześniej i co oddziaływało z promieniowaniem, zapisało się w tym widmie promieniowania reliktowego podczerwonego. Teraz, jeżeli sobie policzymy entropię gazu fotonów, czyli tego promieniowania, i założymy, że jest stała, a entropia to jest logarytm z liczby dostępnych stanów, możemy policzyć, że wszechświat, który był 1000 razy cieplejszy niż dzisiaj, czyli ten wszechświat 3000 kelwinów, był również 1000 razy mniejszy niż dzisiaj. Nie będę Państwa zanudzać tym rachunkiem, tym bardziej, że jakoś to się nie włącza. Dalej, anizotropię. Czyli jeżeli spojrzymy wokół nas i popatrzymy na średnią temperaturę promieniowania, jest ona wszędzie mniej więcej 2,7 Kelwina. Teraz jak się spojrzy w jednym określonym kierunku, okazuje się, że promieniowanie w jedną stronę jest trochę cieplejsze, a jak się spojrzy w drugą stronę, jest troszeczkę zimniejsze. Te odchylenia są rzędu tysięcznych części Kelwina i odpowiadają ruchowi Ziemi w systemie promieniowania, czyli jak Ziemia się jakby idzie przeciwko promieniowaniu, jest ono trochę krótsze, cieplejsze, a do tyłu jest, znaczy tutaj jest akurat na odwrót, jak idzie przeciwko promieniowania, jest ono cieplejsze, jak idzie, oddala się od promieniowania, jest ono trochę zimniejsze, temperatura, jest to efekt Dopplera. Jeżeli uda nam się zmierzyć odchylenia od średniej rzędu milionowych części Kelwina, okazuje się, że jest tam zapisanych dużo bardzo interesujących informacji, ale możemy zrobić taką mapę jak tutaj, ale detektor Kobe miał rozdzielczość kątową tylko 7 stopni i nie był w stanie zobaczyć tych wszystkich interesujących informacji. Więc co się stało później? Właśnie, co się zapisuje w tych fluktuacjach, w tych odchyleniach promieniowania? W zasadzie wszystko, co w jakiś sposób oddziaływało z promieniowaniem. Mogą to być fluktuacje gęstości, kwantowe fluktuacje gęstości energii, które później się zmaterializowały jako skupiska masy. Mogą to być te skupiska materii, które później zaczęły zbierać wokół siebie więcej materii i zaowocowały galaktykami. Również skala czasowa, kiedy ta materia zaczęła się skupiać i przyciągać ze sobą promieniowanie, wprowadzając te dodatkowe fluktuacje. To jest tak zwany pik akustyczny. Formowanie się wczesnych gwiazd i tak dalej. Jak można te wszystkie efekty odróżnić od siebie? Mamy tutaj w zasadzie dwa parametry. Jedna to amplituda odchyleń tej średniej temperatury w skali mikrokelwin, czyli milionowe części Kelwina, i skala kątowa tychże odchyleń. Więc nowe satelity z większą dokładnością zostały wysłane. Bardzo ciekawe wyniki były już od Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, który został wysłany przez NASA w 2000 roku, a najdokładniejsze wyniki do dzisiaj pochodzą z satelity Planck, wysłanego przez European Space Agency, który pracował pomiędzy 2009 i 2013. Właśnie. Więc widać tutaj mapę odchyleń od średniej temperatury. Bardziej czerwone, cieplejsze, bardziej niebieskie, zimniejsze. Są to odchylenia zaznaczone mikrokelwina i to są odchylenia, które odpowiadają najwyższej amplitudzie odchyleń. Ta najwyższa amplituda odchyleń występuje dla mniej więcej, ma rozmiar kątowy mniej więcej 0,6 stopni. Jak powiedziałam wcześniej, wszechświat, gdzie zaczęły się formować atomy,
był 1000 razy mniejszy od obecnego wszechświata, czyli powinien zajmować dokładnie 0,6 stopnia na naszym niebie. Więc ta największa amplituda jest interpretowana właśnie jako oscylacje fotonów w skali wielkości ówczesnego wszechświata dzięki oddziaływaniu z materią, która miała ładunek, czyli na przykład amplituda mówi o tym, ile było tej materii, która miała ładunek, a położenie kątowe mówi nam o geometrii wszechświata, bo jeżeli światło się rozchodzi w liniach prostych, czyli wszechświat ma geometrię płaską, no to właśnie ten pik powinien występować mniej więcej na 1 stopniu. Teraz nie mogłam sobie odmówić przyjemności pokazania mniej więcej tego samego obrazka, ale z satelity Planck, jak widać, ze znacznie większą rozdzielczością i dokładnością. Dobrze. Jak się okazuje z tego kształtu amplitudy odchyleń funkcji rozmiaru kątowego, można wyciągnąć mnóstwo informacji na temat wszechświata. I informacje, które tutaj wypisałam, prawie wszystkie pochodzą z analizy danych Plancka. Więc pierwsza interesująca informacja jest taka, że znana nam materia, atomy, to jest tylko około 5% zawartości masowo-energetycznej Wszechświata. To jest tak zwane kosmiczne ciastko i tu jest to narysowane. Prawie 27% jest to tak zwana ciemna materia, która nie oddziałuje obecnie z promieniowaniem, nie oddziałuje przez ładunek elektryczny, jest nienaładowana. Prawie 70% jest to tak zwana ciemna energia, której efekt jest taki, że przyspiesza puchnięcie Wszechświata. Więc nie wiemy, co to jest ciemna energia, poza tym, że to przyspieszone puchnięcie możemy obserwować również patrząc na odległe supernowe. Nie wiemy, co to jest ciemna materia. Jest to materia, która nie ma ładunku elektrycznego. Jak do dzisiaj została zaobserwowana różnymi metodami, głównie poprzez oddziaływania grawitacyjne z naszą materią. Jedna z hipotez, że są to cząstki, które neutralnie elektrycznie oczywiście, ale co najmniej 50 razy cięższe od protonów. Wiemy, jaka jest lokalna gęstość tej ciemnej materii w naszej galaktyce. To jest około 1/3 masy protonu na centymetr sześcienny, czyli w objętości szklanki kawy około 5 cząstek ciemnej materii. Wiemy również z tych pomiarów, że nasz Wszechświat ma około 14 miliarda lat i znamy prędkość rozszerzania około 70 km na sekundę na megaparsek. Megaparsek to są 3 lata świetlne. Jak się zapyta kosmologa, jaka jest jego wizja rozwoju Wszechświata, to się dostanie mniej więcej taki obrazek kosmologa albo astronoma. Po jednej stronie my jesteśmy gdzieś tutaj, Big Bang, horyzont wielkiego wybuchu gdzieś tam daleko. Na jednej skali jest temperatura, na drugiej czas od wielkiego wybuchu. I głównie tutaj się koncentrują ludzie na to, co się działo z promieniowaniem. Natomiast wszystko, co jest interesujące dla fizyka wysokich energii, tak jak ja, jest tutaj w tej epoce. Więc można na to spojrzeć z punktu widzenia fizyka cząstek elementarnych. Tu jest Big Bang, 14 miliardów mniej więcej lat temu. I teraz w zależności od czasu od Big Bangu jest pewna charakterystyczna temperatura cząstek, którą możemy przetłumaczyć na energię na cząstkę. I teraz pomiędzy jedną pikosekundą, 10 do minus 12 sekundy i 10 do minus 10 sekundy były energie na cząstek
na cząstkę między 100 gigaelektronowoltów i kilka teraelektronowoltów, istniały wtedy ciężkie cząstki, które obecnie się rozpadły i które produkujemy tylko w akceleratorach, które zdeterminowały, na przykład ciemna materia, mogły zdeterminować obecny obraz Wszechświata. Więc to, co możemy obecnie zrobić, to odtworzyć warunki energetyczne, energię na cząstkę, która panowała we wczesnym Wszechświecie, czyli jedna pikosekunda mniej więcej, i zobaczyć, co się będzie działo. Co, jaki jest przepis na kuchenny na Wszechświat laboratorium. Możemy odtworzyć energię na cząstkę dostępną we wszechnym Wszechświecie. Jak to się robi? Po pierwsze, trzeba przyspieszyć cząstki, więc bierzemy łatwo dostępne, stabilne cząstki naładowane, bo to się lepiej przyspiesza. Najlepiej, żeby nie miały wewnętrznej struktury, ale tutaj nie możemy już tak bardzo grymasić. Zderzamy je ze sobą, czyli mamy wielki wybuch w skali mikroskopowej. Oczekujemy, że na przykład ciemna materia i inne cząstki i efekty, które istniały w odpowiednich epokach energetycznych Wszechświata, zostaną wyprodukowane w naszych zderzeniach i odkryjemy je, patrząc na serię wielkich wybuchów w mikroskali. Więc zajmował się tym dawniej Large Electron Positron Collider w CERN-ie, LEP. Obecnie jest era Large Hadron Collider, wielkiego zderzacza hadronów, również w CERN-ie, które zresztą jest w tym samym tunelu, co poprzednio. Co się dzieje, powtarzam jeszcze raz prawie to samo, w wielkim zderzaczu hadronów. Tym razem bierzemy protony, dlatego że są łatwo dostępne, tanie i łatwe do przyspieszenia. Zderzamy je przy najwyższej energii, za którą podatnicy są w stanie zapłacić. Znamy stan początkowy, modulo mechanika kwantowa oczywiście, która mówi, że wszystko, co jest niezabronione, jest dozwolone i może się zdarzyć. Stan końcowy musi się rozpaść na znane nam cząstki i ciemną materię, jak wskazuje doświadczenie z wielkiego wybuchu. Więc rejestrujemy znane cząstki w naszych detektorach. No a co z ciemną materią? Nie oddziaływuje elektromagnetycznie, więc nie będzie oddziaływać z naszym detektorem, tylko sobie gdzieś poleci. Ale możemy ją zrekonstruować ewentualnie przy pomocy tak zwanej energii brakującej. Więc z tych pomiarów stanu końcowego, tego, co się stało w detektorze, usiłujemy odwikłać to, co się stało w zderzeniu. Oczywiście nie wszystko, co się stało w zderzeniu, nas interesuje, bo część rzeczy już wiemy, nauczyliśmy się. Odsiewamy mało interesujące zderzenia na podstawie informacji, na przykład z mniejszych energii zderzeń albo z tego, co zmierzyliśmy w określonych obszarach przestrzeni fazowej, jak to nazwać. Właśnie, tutaj jest widok z góry tunelu dawniej Large Electron Positron Collider, dawniej LEP-u, obecnie wielkiego zderzacza hadronów. Tunel znajduje się około 100 metrów pod ziemią, ma obwód 27 kilometrów i widzą Państwo, tutaj jest położony w okolicach Genewy, na granicy pomiędzy Francją i Szwajcarią. Tutaj widać góry Jura, widać tu lotnisko w Genewie i jezioro genewskie i jedna z obszarów, gdzie są biura CERN-u i tak dalej, widać tutaj. Więc w LEP-ie mieliśmy 4 eksperymenty, które patrzyły na zderzenia elektronów i pozytronów. Obecnie też mamy 4 eksperymenty, które patrzą na zderzenia protonów. W tym samym akcelerator jest w tym samym tunelu. 2 z tych eksperymentów, ATLAS i CMS, mogą patrzeć na wszystkie zderzenia, które się dzieją. Ja jestem członkiem ATLAS-u i
kolaboracji Atlas i cała grupa w Bergen, a Warszawa jest na przykład członkiem kolaboracji CMS. O tym więcej. Dobrze, co odkryliśmy zanim Wielki Zderzacz Hadronów zabrał się do pracy? Znaliśmy już prawie cały model standardowy. Co to znaczy? Tutaj na przykład do 1976 roku znaliśmy dwie rodziny kwarków i leptonów. W pierwszej rodzinie mamy kwark up and down. Dwa kwarki up i jeden down robią proton, dwa kwarki down i jeden up robią neutron. Mamy elektron i neutrino elektronowe. Czyli w zasadzie ta cała pierwsza rodzina wystarczy do tego, żeby zbudować znaną nam materię, zbudować atomy, zbudować materię, z której my jesteśmy zrobieni, którą znamy. Tym niemniej znana już była wcześniej druga rodzina o tych samych właściwościach, tylko że te cząstki są cięższe i się rozpadają, z wyjątkiem neutrina. Więc kwark powabny, kwark charm, kwark S, dziwny, strange, muon, neutrino muonowy. Kwarki, wszystkie cząstki z rodzin, kwarki, leptony naładowane i neutrina, które są leptonami bez ładunku elektrycznego, oddziaływują poprzez oddziaływania słabe. Cząstki naładowane oddziaływują również przez oddziaływania elektromagnetyczne, natomiast kwarki dodatkowo oddziaływują przez tak zwane oddziaływania silne. W 1976 roku odkryto lepton tau, co było, nikt jakby tego nie zamawiał, dlatego że pierwsze dwie rodziny były już skompletowane. No i nagle okazało się, że być może jest trzecia rodzina. Trochę później w Fermilabie zaobserwowano ciężki, ale nie najcięższy kwark B właśnie z tej trzeciej rodziny. Natomiast kwark top, najcięższa znana cząstka elementarna o masie mniej więcej jądra uranu, została najpierw jej masa nie bezpośrednio, pośrednio zmierzona przez wlepie w Large Electron Positron Collider, a potem ten kwark został bezpośrednio wyprodukowany i zmierzony w tewatronie. Teraz, czy istnieje więcej rodzin? Rezultaty zlepu mówią nie. Czyli jak na razie musimy zostać przy trzech rodzinach. Zdaje się, że oddalam się od tematu. A to jest mój temat. Model standardowy przed LHC. Trzy rodziny kwarków i leptonów. Oddziaływania słabe elektromagnetyczne, które zostały zunifikowane, oraz oddziaływania silne. Tylko pierwsza rodzina jest stabilna i wystarczy do zbudowania materii wokół nas. Pozostałe cząstki z pozostałych rodzin były wyprodukowane w Big Bangu, są produkowane w akceleratorach, ale nie występują obecnie w naturze. Więc będę teraz mówić trochę o laboratorium, którym jest Large Hadron Collider, Wielki Zderzacz Hadronów. I to, o czym będę mówić, może zostać zmierzone w detektorze Atlasa. Atlas to znaczy A-toroidal LHC apparatus. Może też zostać zmierzone w detektorze CMS, to znaczy Compact Muon Solenoid. Te dwa detektory mają podobne możliwości, trochę inny koncept technologiczny i są potrzebne, żeby jeden mógł sprawdzać to, co zmierzył drugi. Więc co widzimy w zderzeniach, co możemy zobaczyć? Na przykład możemy zobaczyć rozpadającą się mikroskopijną czarną dziurę.
takie czarne dziury mogą powstać, jeśli nasza przestrzeń ma więcej wymiarów niż 3 i te inne wymiary są dość małe, bo inaczej byśmy już zobaczyli. I może się tak zdarzyć, że grawitacja, jak się spojrzy na to na małych skalach tych dodatkowych wymiarów, jest silniejsza niż w naszej rzeczywistości. Jak grawitacja jest silniejsza, to jest łatwiej zrobić czarną dziurę i w takim wypadku moglibyśmy ją wyprodukować w naszych zderzeniach. Taka czarna dziura rozpadałaby się prawie natychmiast przy pomocy promieniowania Hawkinga. Rozpadałaby się na mnóstwo różnych cząstek. I to, co tutaj widzimy na przykład, to jak te cząstki byłyby zarejestrowane w tym wypadku w detektorze Atlasa. Więc cząstki naładowane zostawiają ślad w detektorach śladowych. Cząstki również naładowane i neutralne zostawiają w energię w tak zwanych kalorymetrach. Te wszystkie depozyty energii, które są w detektorze, możemy zamienić na sygnały elektroniczne, możemy je zrekonstruować i zamienić na właśnie taki obrazek tutaj, gdzie mamy przekrój detektora i zrekonstruowane ślady zostawione przez wyprodukowane cząstki. Ale oczywiście tego typu obrazki pokazujemy głównie turystom, którzy przychodzą nas odwiedzać. Bo to, co się dzieje tak naprawdę, to, że obecnie, dzisiaj, wczoraj, jutro, produkujemy wiązki protonów, zderzają się w środku detektora 40 milionów razy na sekundę i w każdym takim zderzeniu wiązek protonów jest około 60 zderzeń proton-proton, zderzeń podstawowych, czyli mamy miliardy zderzeń na sekundę, więc nie możemy spojrzeć na te obrazki. Prawda jest taka, że nasz detektor jest inteligentny, nasze detektory są inteligentne, działa jak zdystrybuowany komputer i odrzuca od razu dużą część nieinteresujących zderzeń. Więc na dysku zapisujemy tak naprawdę około 4000 zderzeń na sekundę. Ale to jest tak za dużo, żeby na to spojrzeć, więc potrzebny jest system komputerowy rozłożony po całej planecie w laboratoriach współpracujących, żeby zanalizować te dane. I użyjemy różne standardowe, innowatorskie metody analizy statystycznej Big Data. Tutaj mamy jakąś kolejkę jobów do zrobienia w różnych miejscach na świecie z dawnych czasów. Największą ilość danych, jak dotychczas, reprezentuje tak zwany RAN drugi Wielkiego Zderzacza Hadronów, który skończył się 3 lata temu. Obecnie zaczęliśmy tak zwany RAN trzeci. Więc wyprodukowaliśmy około 8 milionów bozonów Higgsa, o tym później, około 300 milionów kwarków top, około 3 do 12, to się chyba po polsku nazywa miliardów bozonów oddziaływań słabych z Z i W i tryliony kwarków boto. Te wszystkie cząstki były przedtem w takich ilościach produkowane tylko podczas Big Bangu, ewentualnie modulo eksperymenty innych cywilizacji pozaziemskich, o których nie wiem. Tylko u nas w LHC obserwujemy właśnie bozon Higgsa. Został on odkryty w 2012 roku przez współpracę Atlas i CMS. Dziś masa i oddziaływania tego bozonu są precyzyjnie zmierzone. I co jest ciekawe, że siła oddziaływań, która tu jest zaznaczona, z bozonu z daną cząstką jest rzeczywiście proporcjonalna do masy tej cząstki. Im większa masa, tym większe, silniejsze oddziaływanie.
Tak przewiduje model standardowy. W tym momencie cały dość dziwny pomysł, w jaki sposób pole Higgsa nadaje masę, należy potraktować poważnie. No więc troszeczkę powiem o tym pomyśle. Zapomnijmy na chwilę o polu Higgsa. Pole Higgsa ma potencjał, ale możemy na chwilę o tym zapomnieć i pomyśleć o bloku żelaza. Blok żelaza się spontanicznie magnetyzuje, ale tylko poniżej pewnej temperatury, którą nazywamy temperaturą Curie. Jak jest za bardzo gorące, to się nie magnetyzuje. Jak jest chłodniejsze niż temperatura Curie, to się magnetyzuje. Co to znaczy? Że dla żelaza powyżej temperatury Curie minimum energii jest dla pola magnetycznego zero. Ale jak zejdziemy z temperaturą poniżej temperatury Curie, to, że pojawia się spontanicznie pole magnetyczne w dowolnym zresztą kierunku, oznacza, że minimum energii żelaza jest dla niezerowego pola magnetycznego. I to może być pole w tym kierunku albo w dowolnym kierunku. To, że w żelazie dla temperatury poniżej temperatury Curie pojawia się spontanicznie pole magnetyczne, możemy nazwać spontanicznym łamaniem symetrii. Przedtem żaden kierunek powyżej TC nie był wyróżniony, a teraz nagle jest wyróżniony jakiś kierunek tego pola magnetycznego. Ponadto, jak jest pole magnetyczne, to cząstki o różnym momencie magnetycznym zaczynają zachowywać się inaczej niż jak nie było pola, czyli te na przykład, które mają duży moment magnetyczny, zaczepiają się o pole magnetyczne bardziej niż te, które nie mają. Więc ten mechanizm jest bardzo podobny do mechanizmu Higgsa. Nasza próżnia to żelazo, można powiedzieć, tylko w nim poniżej pewnej temperatury pojawia się spontanicznie pole Higgsa i cząstki o dużej masie zaczepiają się o to pole bardziej niż cząstki o małej masie. No i dlatego właśnie widzimy masę w formie bezwładności. Tu jest to samo napisane po angielsku i o Higgsie. Więc teraz przejdźmy trochę dalej. Więc wszystko jest dobrze, jak jest to jedno minimum potencjału, w którym z jakichś przyczyn nasz wszechświat odpowiadający niezerowemu polu Higgsa, w którym nasz wszechświat się znalazł, jak spadła temperatura. Ale okazuje się, że możemy policzyć kształt tego potencjału. Oddziaływanie kwarka top, który jest ciężki z Higgsem i oddziaływanie Higgsa samego ze sobą wpływa na ten kształt potencjału. I przy obecnie zmierzonej masie topu i masie Higgsa, jeżeli oddziaływanie Higgsa ze sobą jest takie, jak opisuje model standardowy, okazuje się, że nie żyjemy w najgłębszym minimum potencjału, że jest jeszcze jakieś głębsze. Żyjemy w tak zwanej metastabilnej próżni, znajdujemy się tutaj. Więc pytanie, dlaczego nasz wszechświat nie znalazł się w tym głębszym minimum? Jest to jedna z tajemnic. Inna tajemnica jest taka, czemu bozon Higgsa jest taki lekki w cudzysłowie. Nie jest tak naprawdę lekki, waży tyle, co 125 protonów mniej więcej, ale jest cząstka od niego cięższa, kwark top. I jak powiedziałam, oddziaływanie bozonu Higgsa z cząstkami jest proporcjonalnie do masy, czyli oddziaływuje on bardzo silnie z kwarkiem top. Czyli możemy sobie pomyśleć o tym, że on ciągnie za sobą chmurę, ten Higgs wirtualnych kwarków top i powinien od tego, tak powiem, utyć. Chyba, że istnieją jakieś inne cząstki, które ekranują to oddziaływanie, które go troszeczkę odchudzają. Nie jest łatwo znaleźć takie cząstki, żeby cała ta historia nie była bardzo fine-tuned. Może też być inne rozwiązanie, na przykład, że właśnie istnieją dodatkowe wymiary przestrzeni małe i wtedy można
pod te wymiary, jak pod dywan zamieść ten problem i powiedzieć sobie, że nasze rozważania kończą się na skali wielkości tych wymiarów. Więc tutaj zrobiłam listę kilku tajemnic. Pytanie, czy mieszkamy w próżni metastabilnej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy zmierzyć oddziaływanie bozonu Higgsa ze sobą. Co stabilizuje masę bozonu Higgsa? To się nazywa problem hierarchii w żargonie fizyki cząstek elementarnych, z czego zbudowane jest 95% obecnego wszechświata. Co to jest ciemna materia, co to jest ciemna energia? I inne pytanie, dlaczego nasza materia w ogóle istnieje? To znaczy, dlaczego nie zanihilowała we wczesnym wszechświecie całkowicie z antymaterią? Żeby wyjaśnić ten problem, powiem o tym troszeczkę więcej, trzeba spojrzeć na łamanie symetrii zamiany materii na antymaterię i odbicie lustrzanego, a również zobaczyć, czy jest jakieś łamanie, niezachowanie liczby barionowej. Oddziaływanie Higgsa samego sobą. W pryncypie jest to pomiar bardzo łatwy. Wystarczy zaobserwować dwa Higgsy w detektorze i wtedy może się to dziać w ten sposób, że jeden tak zwany wirtualny bozon Higgsa zamienił się na dwa Higgsy. To jest samo oddziaływanie, ale niestety może się to stać również w inny sposób poprzez oddziaływanie z kwarkiem top. Higgs rozpada się na przykład na bozon Higgsa na dwa leptony tau albo na dwa kwarki B, jeden kwark, jeden antykwark. I można takie zderzenie, gdzie są dwa Higgsy, zostały wyprodukowane, zobaczyć, widząc jety z kwarków B i leptony tau. To jest przykład, o którym nie powiem więcej. Jest to tak zwany standardowy pomiar. Sztandarowy, flagship measurement, sztandarowy pomiar dla następnej fazy życia Wielkiego Zderzacza Hadronów z dużą ilością danych. Tym niemniej jest to pomiar bardzo trudny. Łamanie CP i liczby barionowej jest potrzebne, żeby uratować naszą materię. W naszych mikro-Big Bangach, które robimy, materia i antymateria są produkowane w tych samych ilościach. Jednak we wszechświecie materia wygrała, to znaczy ta wyprodukowana materia, antymateria w podobnych ilościach zanikowała, jednak zostało trochę materii, która robi nasze atomy. Do tego, żeby to wyjaśnić, potrzebujemy łamania dwóch rodzajów symetrii. Pierwsza to jest łamanie kombinacji symetrii lustrzanej, odbicia lustrzanego, tak zwana parity P, i symetrii zamiany materii na antymaterię, tak zwane charge parity C. I do tego jeszcze musimy łamać liczbę barionową, czyli na przykład fakt, że proton się nie rozpada, świadczy o zachowaniu liczby barionów minus liczba leptonów. Potrzebujemy łamania albo liczby barionowej, albo leptonowej, żeby wyjaśnić naszą egzystencję. Troszkę o tym więcej. Znalazłam takie zdjęcie z India Times, w którym odkryto wampira. Jak widać, tutaj się odbijają wszyscy w lustrze, ta pani, a ten pan się nie odbija w lustrze. Jak wiadomo, dla wampirów nie istnieje odbicie lustrzane. Troszeczkę podobnie jest z neutrinami. Teraz spojrzmy na odbicie lustrzane. Jeżeli jest na przykład pęd, jeżeli odbijemy go w lustrze, jak się poruszamy w kierunku lustra, no to odbicie będzie się poruszało w kierunku lustra w drugą stronę, będzie zmiana kierunku pędu na skutek odbicia lustrzanego. Ale na przykład jak ktoś się kręci, jak zegar,
wskazówki zegara, to w lustrze też będą szły w tą samą, w ten sam sposób. Kombinacja, co to jest, na przykład, to reprezentuje spin, kręcenie, a to reprezentuje pęd. Lewoskrętne neutrino to jest takie, prawoskrętne jest łatwiej do wyjaśnienia, jest reguła śruby prawoskrętnej, coś się kręci w prawo i się wkręca. Okazuje się, że prawoskrętne w naturze są antyneutrina, a neutrina są lewoskrętne. Teraz jak odbijemy neutrino w lustrze, to powinniśmy dostać prawoskrętne neutrino, czyli symetria P zamienia neutrino na prawoskrętne, ale takie neutrino nie istnieje. Jak odbijemy w lustrze prawoskrętne antyneutrino, to powinniśmy dostać lewoskrętne neutrino, ale takie neutrino nie istnieje również. Czyli neutrina są wampirami, natomiast jak dołożymy jeszcze symetrię zamiany materii na antymaterię do tego, to lewoskrętne neutrino zamienimy najpierw na prawoskrętne neutrino poprzez P, a potem na prawoskrętne antyneutrino przez CP. Czyli tak na pierwszy rzut oka nie ma łamania CP, ale oczywiście to jest takie z grubsze rozważania. Okazuje się, że niektóre pomiary wskazują, że jest łamanie CP, czyli to są, występują podwójne wampiry, które nawet jak się odbije przez C i P, to nie dostajemy tego samego. Tylko że to łamanie CP jest, które udało nam się zaobserwować, jest słabe. Za słabe do tego, żeby wyjaśnić istnienie naszej materii. No więc szukamy dodatkowych źródeł łamania CP, gdzie to jeszcze może być łamane. I na przykład być może, jak spojrzymy na Higgsa, na bozon Higgsa, to znajdziemy dodatkowe źródła. Więc bozon Higgsa może się rozpaść na dwa bozony, na dwa leptony tau. Leptony tau dalej się rozpadają, na przykład mogą się rozpaść na pion i neutrino, ale to, co jest ważne, że można zmierzyć płaszczyzny rozpadu tau i antytau i można zmierzyć kąt pomiędzy tymi płaszczyznami. I okazuje się, że jeżeli CP nie jest łamane, jeśli jest tak stan Higgsa taki, jakby chciał model standardowy, to najwięcej przypadków rozpadu będzie odpowiadało kątowi 180 stopni pomiędzy tymi płaszczyznami. Jeżeli CP jest maksymalnie łamane w rozpadzie Higgsa, to będzie najwięcej przypadków będzie odpowiadało kątowi 0 pomiędzy płaszczyznami. No więc po prostu musimy wziąć dużo bozonów Higgsa i pomierzyć to, zmierzyć ten kąt i go pomierzyć. Jest to eksperyment dość pracowity, ale możliwy do zrobienia. Ciemna materia. Czy możemy ją zobaczyć w detektorze? Tutaj jest z symulacji. Więc ciemna materia nie oddziałuje z naszym detektorem. Ale mamy zachowanie pędu w płaszczyźnie poprzecznej. Wiązki zderzają się, są prostopadle do płaszczyzny tego obrazka. Czyli w tej płaszczyźnie nie ma pędu przed, w płaszczyźnie obrazka nie ma pędu przed zderzeniem, nie powinno być pędu przed, po zderzeniu. Natomiast tutaj mamy dwa jety idące w jakąś stronę, a w tą stronę nie zarejestrowaliśmy nic. Jak mówię, jest to symulacja, ale są też. Więc może być to przypadek, kiedy cząstka ciemnej materii właśnie została wyprodukowana i idzie sobie, ucieka sobie z naszego detektora, bo coś tutaj musi uciekać, żeby zrównoważyć pęd. W praktyce, jak możemy na to spojrzeć, możemy zrekonstruować ten pęd brakujący, zrobić rozkład statystyczny i spojrzeć na przypadki, które mają duży pęd, poprzeczny pęd brakujący, porównać to z tym, czego byśmy się spodziewali od znanych przypadków,
na przykład bez ciemnej materii i jeżeli mamy jakieś przypadki z dużym pędem poprzecznym, brakującym, zastanowić się, czy może nie świadczy to o produkcji ciemnej materii. Powiedziałam troszeczkę o czarnych dziurach i powiedziałam troszeczkę o łamaniu liczby barionowej, czyli na przykład mogłoby to doprowadzić do rozpadu protonu z jakimś długim czasem życia, bo wiemy, że z krótkim on się nie rozpada. Ale to łamanie liczby barionowej jest potrzebne do wyjaśnienia, dlaczego nasza materia w ogóle istnieje. Więc są takie stany pola, zwane sfaleronami, które mogą być odpowiedzialne za łamanie liczby barionowej. Problem polega na tym, że w detektorze wyglądają one bardzo podobnie do mikroskopowych czarnych dziur, które są, powstają przy zupełnie innych sytuacjach. Więc obydwie te sytuacje dają po prostu dużo cząstek w detektorze. Pytanie, czy możemy odróżnić te sytuacje od siebie, kiedy został wyprodukowany sfaleron i kiedy została wyprodukowana czarna dziura. Więc tutaj próbujemy zastosować metody computer vision, popatrzeć na obrazek z detektora zostawiany, gdzie elementy detektora zapalone na skutek przechodzących cząstek to będą piksele obrazku i zastosować metody analizy machine learning, głównie przy pomocy tak zwanych convolution neural network, które Google doprowadziło do perfekcji i rozpoznaje, tak powiem, automatycznie obrazki twarzy i tak dalej. Więc taki neural network jest w stanie odróżnić psa od kota, ptaka od innych rzeczy, więc być może, jeżeli zapuścimy je na obrazki z naszego detektora, ten mechanizm, to będziemy w stanie odróżnić czarne dziury od sfaleronów i od przypadków tła. Więc to jest taki eksperyment, który ma dość obiecujące rezultaty, ale jeszcze nic, co można by opublikować. Podsumowanie. Tu jest podsumowanie tajemnic wszechświata, którymi zaowocował wczesny wszechświat, które można studiować w laboratorium. Przykłady, czy mieszkamy w metastabilnej próżni i w tym, żeby to wiedzieć, trzeba zmierzyć oddziaływanie Higgsa samego ze sobą. Co stabilizuje masę bozonu Higgsa i tutaj możemy szukać nowych cząstek albo dodatkowych małych wymiarów materii. Z czego zbudowane jest 95% obecnego wszechświata. I tutaj szukamy ciemnej materii w zderzeniach, które mamy. Dlaczego nasza materia w ogóle istnieje? Szukamy nowych źródeł łamania symetrii CP i nowych źródeł i źródeł jakichkolwiek łamania liczby barionowej i leptonowej. LHC ma dużą przyszłość, długą przyszłość zaplanowaną do 2040 roku mniej więcej i w tej przyszłości będzie większa tak zwana świetność, to znaczy, że będziemy mieli więcej zderzeń podstaw elementarnych w jednym zderzeniu paczki protonów, czyli będziemy mieli znacznie więcej cząstek w detektorze naraz. Musimy trochę zmienić technologię. Przygotowujemy się właśnie do tego i jak nam się to uda, będziemy mieli znacznie więcej danych, żeby odpowiedzieć na pytania zadawane przez wczesny wszechświat. I jeszcze raz przypomnę Państwu, kto za mnie płaci tutaj. Ten właśnie projekt Early Universe and Colliders. Przyleciałam tu niemal prosto z Hawaii i w każdym miejscu można się nauczyć czegoś niespodziewanego. Na przykład dowiedziałam się Eapo Ike o Ahohana Eoi Mauka Nauo.
co znaczy those who apply their teaching increase their knowledge. I tego życzę sobie i Państwu. I powiem Wam na końcu mahalo. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy pewnie możliwość zadania paru pytań. Jest szansa pewnie też na odpowiedzi. Dzień dobry, Michał Szczurek. Okej, muszę wyczuć. Ja takie pytanie o dane w CERN-ie. Powiedziała pani profesor, że odsiewamy strasznie dużo danych, żeby móc sobie poradzić z tym, co zostaje. To takie pytanie, czy z tych, co zostaje, jakby umiemy już obsłużyć wszystkie, czy jeszcze zostaje coś, co gdybyśmy mieli, nie wiem, jeszcze lepsze komputery, jakby dałoby się coś z tego wyciągnąć? Oraz pytanie o to, jak tutaj trochę hipotetycznie w przyszłość patrząc, komputery kwantowe w jakiej, nie wiem, skali mogłyby, że tak powiem, przyspieszyć i komputery kwantowe w rozumieniu bardzo jakby potęgowego, czy wręcz ponadskalowego dla naszego wyobrażenia przyspieszenia jakby obróbki danych, powiedzmy w tym sensie, na ile to mogłoby popchnąć nas właśnie, do przodu. To są bardzo dobre pytania, więc w zasadzie z tych danych, co zapisujemy je na dysku, wszystkie są użyteczne. W zasadzie jest dużo grup zainteresowanych dużymi rzeczami. Musimy też zbierać dane do kalibracji detektora i w zasadzie o każdy bandwidth, o każdy bit na sekundę parę grup się ze sobą kłóci, bo dlatego, że nie możemy zapisywać i przesyłać wszystkiego, więc w zasadzie tutaj są duże procesy negocjacyjne, które rezultat jest taki, że naprawdę jak nie jest to do czegoś użyteczne, to zostaje wyrzucone wcześniej, zanim zostaje zapisane, więc tak, wszystkie są. Teraz oczywiście jest to duże pytanie, czy poradzimy sobie, jak będzie to high luminosity LHC zderzać z dużą ilością danych, większą ilością danych na sekundę, czy teraz, czy poradzimy sobie z mocami komputerowymi do analizy danych, ale również do produkcji symulowanych danych, które potrzebujemy, żeby porównać to z danymi rzeczywistymi. Teraz w CERN-ie powstało Quantum Computing Initiative, które patrzy również, czy jesteśmy w stanie wykorzystać quantum computing, jeżeli się pojawi. I nie ma na to w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi, czy jesteśmy. Mamy użytkownikami dość charakterystycznymi. Jesteśmy naturalnie paralel, bo produkujemy przypadek za przypadkiem, który możemy dystrybuować po procesorach paralel. Natomiast z tego ostatnio, co słyszałam, były jakieś optymistyczne, że na przykład algorytmy kwantowe zmniejszyłyby nam czas symulacji danych, dlatego że my symulujemy głównie rozkłady i to w naturalny sposób algorytmy kwantowe to robią, dlatego że taki qubit to już jest sam w sobie rozkładem prawdopodobieństwa w jakimś sensie. Więc pracujemy nad tym, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dziękuję bardzo za interesujący wykład. Moje pytanie dotyczy rozkładu dumikrofalowego promieniowania tła. Czy istnieje teoria tłumacząca, dlaczego te fluktuacje kwantowe czy jakieś inne czynniki, które też wpływają na rozkład tego promieniowania, nie uśredniły się, tylko że po tak długim czasie wszechświata wciąż obserwujemy jakiś ślad fluktuacji? No więc jedyna odpowiedź, jaką na to mam, jest taka, że w momencie, kiedy
materia przestała oddziaływać z promieniowaniem w zasadzie elektromagnetycznie, ten stan jakby się zamroził, czyli to, na co wpływały fluktuacje kwantowe, się zamroziło, te małe fluktuacje. Jedyne, co się dzieje, to, że ten balon promieniowania się rozszerza i obniża sobie średnią temperaturę. Natomiast nie ma już tak silnego oddziaływania, bo fotony ze sobą dość słabo oddziałują, jak są daleko od siebie, tak, prawie wcale. Nie ma już tej naładowanej materii, nie ma tego silnego oddziaływania, no więc te fluktuacje po prostu zostały i są. I można je wydobyć poprzez dokładną analizę, też analizę właśnie amplitudy i od tego, na jakiej skali kątowej to się odbywa. Panie profesor, ja chciałem zapytać o antymaterię, bo mi to jakoś tak, dla mnie to jest dziwne, bo jak został odkryty pozytron. Pozytron, no to on został odkryty przez to, że został jakby zderzony z elektronem. I tylko wtedy następuje anihilacja. Dlaczego więc w takim razie nazywa się tylko jedną cząstkę, że to jest antymateria, a druga już nie? To jest z jednej strony, a z drugiej strony przecież w każdym protonie mamy antymaterię. No jest ten pozytron w każdym protonie, no nie mam innej możliwości. Gdyby było tak, że ten jakby przy wielkim wybuchu nastąpiła jakby ta anihilacja, no to tych pozytonów by w ogóle nie było, czy pozytronów. Dlaczego w takim razie one są i cały czas dochodzi... Pozytrony tylko są, jak je wyprodukujemy, bądź jak się wyprodukują w rozpadzie jakiegoś jądra, w rozpadzie słabym jest to możliwe, tak? Ale poza tym to już nie ma. Teraz dlaczego nazywamy naszą materię materią, a tą drugą antymaterią? No jest to kwestia antropocentryzmu, prawda? Najpierw się dowiedzieliśmy o istnieniu naszej materii w sposób naturalny, bo jesteśmy z niej zrobieni, a potem wyprodukowaliśmy antymaterię i zobaczyliśmy, tak, że to nie tylko pozytron nazywamy antymaterią, możemy mieć antyprotony, możemy mieć mnóstwo, każdy fermion ma swój antyfermion. Bozony są swoimi, mogą być swoimi antycząstkami. No właśnie z antyprotonami to może jeszcze jedną rzecz właśnie, jeśli chodzi o te pozytony. Bo Feynman mówi na przykład coś takiego, jeśli zderzymy na przykład pozytron z elektronem, następuje właśnie, nie pamiętam jak to się nazywa, kreacja. Następuje anihilacja, to co się dzieje dokładnie, to po... Akurat normalnie powstają dwa fotony. Tak, dwa fotony, które. W zdefiniowanym dobrze pędzie. Które się rozpadają później na gluony bodajże. No nie, to... nie. Także pozytron jest coś, co się nazywa pozytron emission tomography, tak zwany PET. Pozytrony obecnie i anihilacja z elektronami to jest standardowe narzędzie fizyki medycznej. Każdy, kto chciał się zdiagnozować i zobaczyć, co tam w środku, został poddany być może tej position emission tomografii, który polega na tym, że się połyka cukier naznakowany substancjami, które produkują pozytrony, który się deponuje na ogół w miejscach nieprzyjemnych, tak jak rak, bo rak zżera dużo cukru. Potem te pozytrony anihilują z elektronami, mamy dwa fotony, które możemy zmierzyć i precyzyjnie zobaczyć, skąd to wyszło. Czyli pozytrony to już standardowa technologia, można nawet powiedzieć stara w każdym, nawet w Norwegii już jest pozytron emission tomography. Bo właśnie chodzi mi jeszcze o antymaterię, jeśli chodzi o protony. Powiedzmy, że zderzymy taki proton z elektronem i następuje anihilacja, no to jaki ładunek wtedy ma ten proton? Proton, jeżeli zderzymy go, antyproton, jeżeli go zderzymy z elektronem, to niekoniecznie nastąpi anihilacja, dlatego, bo to nie są antycząstki swoje. Jeżeli zderzymy proton z antyprotonem, co zresztą było robione w tewatronie,
to, co się dzieje, że przy wysokich energiach tak naprawdę to, co się zderza, to nie sam proton z antyprotonem, tylko składniki protonu, czyli tutaj kwarki, tu antykwarki, również gluony, zderzają się kwarki z antykwarkami i to, co na ogół się produkuje z takiego zderzenia, mogą być następna para kwark-antykwark, może być para gluonów. To mi bardziej chodziło o to, że jeśli proton zderzymy z elektronem i następuje anihilacja pozytonu właśnie. Nie następuje. To, co się wtedy dzieje, na ogół elektron rozprasza się na tym antyprotonie czy na protonie, idzie sobie gdzieś dalej. Jest to technologia, która pozwala na przykład na zbadanie struktury protonu, ale nic tam się nie anihiluje. Tu z przodu pan pytanie, tak chciał jeszcze zadać. Włączony jest. Ja chciałem się zapytać jeszcze o to mikrofalowe promieniowanie tła. Ono ma widmo odpowiadające ciału doskonale czarnemu o temperaturze około 2,7 Kelwina. Tak. Ale co jest z natężeniem? Jakie jest natężenie tego promieniowania? Ach, no bo to jest... Na to pytanie panu nie odpowiem. Nie pamiętam liczby, ile jest fotonów na... Ile jest fotonów no, na... No ale czy to jest zbliżone do tego, co by było we wnętrze o temperaturze 2,7 Kelwina, czy jest to dużo więcej? No. Wnęka, niezależnie od natężenia promieniowania... Wnęka o temperaturze 2,7 ma standardowe dane przez prawa fizyki natężenie promieniowania przez równowagę termodynamiczną, ale... Co jest w naszym wszechświecie? Od wielkości wnęki. Nie zależy od wielkości wnęki. Promieniowanie będzie miało takie same widmo. Takie samo widmo. Tak. I natężenie... Przy tej samej temperatura ustala pik widma promieniowania i kształt. I natężenie we wnęce również natężenie. Gęstość mocy. Czy gęstość energii? Gęstość jest taka. Gęstość energii, tak. A jak to się ma do tego, co jest w tym promieniowaniu we wszechświecie? No dokładnie tak samo. Takie samo jest? Tak niskie? Jest to promieniowanie ciała doskonale czarnego odpowiadające temperaturze 2,7 Kelwina. To jest niezmiernie słabe promieniowanie. Wydaje się strasznie dziwne, że to zostało zaobserwowane nawet z powierzchni Ziemi, która ma temperaturę 300 Kelwina. Po raz pierwszy zostało zaobserwowane przez Penziasa i Wilsona jako biały szum w wielkich antenach, które oni zbudowali. Które miały być tak, to anteny telekomunikacyjne. Oni to zaobserwowali na tle promieniowania od Ziemi, która ma temperaturę 300 Kelwinów. Nieporównywalnie większe natężenie ma. Jest pik przy innych długościach. No. To, co zostało zmierzone, akurat jeśli chodzi o Kobę. Tak mały, jak ciało doskonale czarnego. Akurat jeśli czarnego. Chodzi o Kobę na przykład, to jest to satelita i Planck i WMAP, to jest satelita około miliona kilometrów od Ziemi z detektorami, które mierzą w tym zakresie mikrofal, które są interesujące dla tego widma. Wyższa temperatura, pik będzie gdzie indziej. Nie, to jest oczywiście wiadome i zrozumiałe, tylko pytanie jest moje o natężenie. Czy natężenie jest rzeczywiście? Proszę pana, ja może skomentuję pana komentarz. Natężenie jest, zależy do czego należy to porównywać. Natężenie promieniowania mikrofalowego jest takie, że 10 miliardów fotonów promieniowania mikrofalowego odpowiada jednemu protonowi gęstości energii we wszechświecie. Czyli na jeden proton występujący, czyli te 5% gęstości energii wszechświata, to jest jeden proton, tak?
to promieniowania mikrofalowego jest 10 miliardów tyle na sztukę. No, to nie można na sztukę, bo to... Można. Właśnie to panu powiedziałem, że można. Więc jeżeli pan zastanowi się, ile promieniowania ten proton wyemituje i czy to może robić tło, prawda, bo to tło może być z tej materii naładowanej, no to tutaj mamy 10 miliardów więcej fotonów z promieniowania mikrofalowego niż mamy protonów, które mogą emitować i dawać tło. Dziękuję. Skala na tym wykresie została zrobiona tylko, żeby pokazać kształt. Zazwyczaj nie ma właśnie tej skali. Ile fotonów detektor zaobserwuje w pewnym czasie, zależy od wielkości detektora, zależy gdzie on jest, gdzie jest skierowany, więc nie byłoby sensu podawać tych informacji. Dobrze, mamy chyba jeszcze jakieś inne pytanie. Jak ktoś nie jest jeszcze przekonany, to jako pracę domową tę zagadkę możemy zostawić. Ja jeszcze chciałem się zapytać o te mechanizmy łamania symetrii CP i liczby barionowej. Czy te mechanizmy jednoznacznie wskazują na jakąś przewagę materii nad antymaterią, czy raczej sugerują, że na pewnym etapie ewolucji Wszechświata pojawia się jakaś asymetria, która faworyzuje jedną z tych. Innymi słowy, czy jakbyśmy mieli jakiś przycisk, który pozwala nas cofnąć do czasu zero, czy za każdym razem powstałby Wszechświat zbudowany z materii, czy raz byłby to Wszechświat zbudowany z materii, a raz z antymaterii? No, w zasadzie nie wiadomo. Wiadomo jest tylko tyle, że musi istnieć jakiś w wysokich energiach produkuje, znaczy musi istnieć jakiś mechanizm, który albo powoduje, że się trochę więcej produkuje materii niż antymaterii, albo że antymateria lepiej przeżywa tą anihilację, że stan końcowy jest wzbogacony w materię w porównaniu z antymaterią. Obserwujemy tego typu procesy łamania CP, na przykład w rozpadach kaonów, gdzie materia jest faworyzowana troszeczkę, ale to nie jest wystarczające faworyzowanie po to, żeby wytłumaczyć to, co się stało w naszym wszechświecie. A jak co by było, gdybyśmy zrobili inny wszechświat? Po raz jeszcze pojęcia nie mam. Dzięki. To ja może proste pytanie dla odmiany zadam, bo jako laik, obserwator z zewnątrz mam wrażenie, że jakieś ćwierć wieku prób, usiłowań znalezienia ciemnej materii no, różnymi, dużymi środkami może prowadzić do rozczarowania. I dlatego, czy jeszcze jakieś środki, pomysły na zwiększenie szansy na sukces, poza tutaj wymienionymi, są podejmowane? No bo słyszeliśmy o tym, że nowe projekty eksperymentów, że nowe metody obróbki danych, ale czy na przykład, no nie wiem, zwiększenie energii, uczynienie tych warunków bardziej jeszcze piekielnymi, podobnymi do początków? My bardzo chętnie zwiększymy energię. Już troszeczkę zwiększyliśmy w ranie 3 w porównaniu z ranem tu, ale tylko troszeczkę. Chętnie zwiększymy energię, jak ktoś nam da pieniądze na to, ale prawda jest taka, że szukanie ciemnej materii w akceleratorach to jest tylko mały fragment, miniaturowy, mały fragment programu szukania ciemnej materii. Jest, można powiedzieć, że ciemna materia została już znaleziona różnymi metodami. Wiemy, że ona jest, możemy jej ocenić gęstość w galaktyce. Są to głównie metody oddziaływań grawitacyjnych. Widzimy również, jak światło jest skupiane poprzez skupiska ciemnej materii, takie soczewki, tak zwane weak lensing, i jak przechodzi, możemy zmapować skupiska wielkiej ciemnej materii we Wszechświecie. Jedyny problem to właśnie jest to, że została jedynie zarejestrowana przy pomocy oddziaływań grawitacyjnych. Nie wiemy, co to jest za typ cząstki i czy oddziaływuje również w inny sposób z naszą materią poza grawitacją. Natomiast szukamy jej na
mnóstwie sposobów przy małych i dużych energiach. Na przykład szukamy, jeżeli by ciemna materia ze sobą anihilowała gdzieś we wszechświecie, to na przykład mogą się wyprodukować pary fotonów, które gdzieś tam by od nas przyszły z daleka, bo materii ciemnej jest dużo, na przykład w okolicy centrum naszej galaktyki. Więc szukamy fotonów, szukamy neutrin, które by mogły być z anihilacji ciemnej materii. Podstawowe eksperymenty są takie, że ponieważ wiemy, że przechodzimy cały czas przez chmurę ciemnej materii, szukamy również takich przypadków w eksperymentach podziemnych, daleko od tła, gdzie ciemna materia na przykład uderza w jądro i to jądro się troszeczkę rusza i obserwuje ten odrzut. Więc jest dużo metod, dużo prób, o których ktoś może opowie tutaj. Ale na razie nie mamy nic, o czym moglibyśmy powiedzieć, tak to jest. Mamy jakieś tam, że coś jest trochę czegoś więcej, na przykład fotonów w pewnym miejscu, niż byśmy się spodziewali, ale nie możemy powiedzieć z pewnością, że zaobserwowaliśmy oddziaływanie ciemnej materii z naszą materią w inny sposób niż grawitacyjny. Mnóstwo ludzi przez jakiś czas usiłowało wprowadzić poprawki do grawitacji na przykład, ale są rzeczy, i ja ich zaczęłam nazywać zwolennikami płaskiej Ziemi, chociaż to jest troszeczkę nie fair, bo na przykład są takie obserwacje, słynny Bullet Cluster, gdzie są dwa skupiska galaktyk, które przechodzą przez siebie. I teraz z mapy skupionego promieniowania można zobaczyć, gdzie jest materia w tych, ciemna materia w tych skupiskach i gdzie jest cała materia. I widać, że to przechodzenie, przez to przechodzenie ta ciemna materia nie jest zaburzona, natomiast widać, że gaz z tych dwóch klastrów galaktyk oddziaływuje ze sobą i emituje promieniowanie, to są chyba X-rays, które zostały zarejestrowane przez Chandra satelit. Czyli widać wyraźnie naszą materię oddziałującą na skutek tego przejścia i świecącą i te klastry ciemnej materii, które nie są zaburzone. Więc to, ten bullet cluster to był taki jeden z pierwszych obserwacji dużo mówiących, ale jest więcej podobnych. Dlatego, że jakoś tak nie widać łatwo, jak możemy się za to zabrać eksperymentalnie. Tym niemniej jest na przykład w fizyce atomowej są próby, prawda, tak jak zaobserwowaliśmy efekt Kazimira, pole pomiędzy płytami, zobaczyć, czy w dokładnych eksperymentach interferencyjnych nie da się zobaczyć jakichś zmian spowodowanych ciemną energią. Również na przykład analiza dokładna tych danych Plancka mówi trochę o modelach ciemnej energii. Jest jakieś są jakieś, ale jest to po prostu, jak mi się wydaje, eksperymentalnie znacznie trudniejsze. Może się okazać, że ciemna materia też jest bardzo trudna, tylko my naiwnie sobie wyobrażamy, że nie jest, no ale... Dobrze. Myślę, że możemy podziękować naszej wykładowczyni jeszcze raz. A ja od razu zaproszę na kolejny wykład już 3 listopada, czyli za 2 tygodnie z kawałkiem się odbędzie i w najbliższych dniach na naszej stronie pojawi się ogłoszenie, także proszę śledzić, zapytaj fizyka@fuwedu.pl. Dziękuję.